Polskie Radio Białystok. Protestujemy z tego względu, że już nie widzimy innego wyjścia. Już było tyle pism, tyle papierologii, tego wszystkiego. Wójt może potwierdzić. Też coś próbował na pewno w tym kierunku robić. Nie wątpię, że tak nie było. Chcemy po prostu bezpiecznego życia, żeby nasze dzieci mogły spokojnie przechodzić przez to przejście, tak samo my i wszyscy przejeżdżać przez to skrzyżowanie normalnie, żeby nie trzeba było mieć oczu dookoła głowy za każdym razem, tak? Bo to już się staje po prostu taką monotonią. Tu są wypadki na co dzień. I to nie jest od święta, naprawdę nie jest od święta. Jakieś kolizje, wypadki, zdarzenia, tym bardziej też śmiertelne się zdarzają. Nie chcemy tego tak zostawić, stąd ten cały protest. Protest wygląda jak wygląda, no chodzimy, będziemy krążyć, no. Mam nadzieję, że coś wykrążymy, wychodzimy, bo no naprawdę nie wiem co dalej robić już z tym wszystkim. To jest jedyna nasza, że tak powiem, ostateczność, tak? Jedyna opcja na to, żeby po prostu coś tu się zadziało w tym miejscu. Myślę, że wziąć swoje ręce, my hojni młode i stare, musimy tylko wziąć. Ani wójt, ani inni nie pomogą nam. Bo to musi być zdecydowane. Panie wójcie, ja na swój koszt wezmę tutaj, kurwa, wyleję. Proszę, tak, nie, ale mówię, mięsny. Tutaj przyjdzie grucha w maju. Grucha zostanie wylana betonu. Na to sąsiedzi przywiozą 3 głazy. Będzie mi, kurczę, mieli rondo. Kurczę, prawda? Tak, kurczę. O, kurczę, będzie mieli rondo. Będzie rondo. Najlepszym rozwiązaniem byłoby prawdopodobnie rondo, gdzie przy tych rondach pojawiłyby się przejścia dla pieszych. Przydałby się też na dobrą sprawę i szlak pieszo-rowerowy, bo od samej Łomży tutaj dostęp pieszy, rowerowy, no nie istnieje, że tak powiem. Tak samo chodniki. Są powykładane chodniki, tutaj nie ma przejść dla pieszych. Po co to było robione? Dlaczego tak? Niech nam ktoś to jakoś solidnie i konkretnie wytłumaczy.